Yes, just ask. Ale my jesteśmy za pierwszym, żeby był jako pierwszy. Sprawy wniesione. Proszę pani sobie szanowni. Jeszcze wniosek formalny. Prosiłbym, żeby wpisać o przedstawienie pisma, które przyszło do Rady Dzielnicy, do Przewodniczącej Rady od, z Prokuratury Rejonowej w Lublinie, dotyczące pana Tomasza Artyki. Tak. To jest za przyjęciem tego punktu. Ale to pani obowiązkiem jest, żeby pani to na najbliższej Radzie ujęła i nie ujęła pani tego pisma. Tak. Proszę pokazać zapis, to proszę pani kartę. Dobrze. Mówi, proszę pokazać zapis. Pan nie jest ze statutu, pan jest już 10 lat radnym, a pan dalej nie jest ze statutu. Tak, pan zna. Tam. Zna pan, to dlaczego dostał pan zapis? Bardzo przepraszam, proszę nie wywiązała się jakaś dyskusja, proszę zamykam tę dyskusję. Było pismo od prezydenta, w którym pan nie pozwolił odczytać tego pisma od prezydenta miasta Lublina. Powiedział pan, że to jest polityczna gra. To było włożone w porządek posiedzenia. Powiedział pan, że to jest polityczna gra. Utajnicie, utajniacie wszystko, tak? Wszyscy wiedzą. Nie, nie wszyscy. Ja nie wszyscy wiedzą. Mieszkańcy nie wiedzą, że ma zarzuty postawione. No, ja nie mam zarzutów postawionych. Tylko zrobiliście za mnie kryminalistę. No. Ciekawe, kto tu zarzuty ma postawione. Jak? Teraz jest lepiej panu? Z zarzutami? Było. Już niedługo będzie. Dlaczego pani nas nie informuje o dokumentacji, która przychodzi do Rady Dzielnicy? Panie sekretarzu, czy ma obowiązek przewodnicząca przedstawić dokumenty? Kto się wstrzymuje od głosu?
Ale czy nie ma obowiązku przedstawić tych dokumentów? Uważam, że tego typu zagadnienia w ogóle nie powinny być poddawane pod głosowanie jakiekolwiek, tylko powinny być z góry przedstawione Radzie. Ja tak uważam. To proszę, jeżeli Pani Przewodnicząca nie chce nam przedstawić tego pisma, to proszę nam skserować i rozdać wszystkim mieszkańcom i członkom Rady. To jak bez zmian? Jak gimnazjum 37 tysięcy, było 20, a teraz 30. Ale nie dostał pan żadnego głosu. Co się pan odzywa, panie Kasprzak? Udzielił panu ktoś głosu? Dobrze, mam. Niech się pan jakby zachowuje kulturalnie. No to dlaczego kłamie kolega? Ale dlaczego ma kłamać? Dlaczego mówi nie? Zgłoś, podnieś rękę, jeżeli przewodnicząca ci udzieli głosu, znasz procedury, jesteś radnym, tyle lat. Przynajmniej prawa nie łamie. Dobrze. No. Znowu jesteśmy obrażani na Radzie, na posiedzeniu Rady. Znowu jesteśmy obrażani. A mam pytanie do Pani Przewodniczącej. Dlaczego w statutowym, jeżeli Pani tak zna i Pan Przewodniczący statut, dlaczego Państwo nie zwołali w ciągu 15 dni, tak jak statut to stanowi? Tylko kolejny raz łamią Państwo przepisy statut Rady Kościelnej. Pytam się. Zadałem pytanie. Dlaczego Pani łamie statut? Kolejny raz. Miał Pan 9 miesięcy na przekazanie dokumentacji. Jako były przewodniczący. Proszę Pana, Pan zabrał nam klucze, zmienił Pan zamek. Nie przekazał. No. Proszę Państwa, proszę się zapoznać z podziałem rezerwy celowej w roku 2017. Tutaj chciałabym, żeby tu więcej powiedział Pan Kamil, zastępca przewodniczącego zarządu. Co się, no przeczytaj tu, zerwę przedstaw. Mamy dokładnie. Tym, co mówili nam mieszkańcy, montaż oświetlenia przy ulicy Garbackiej, na moście pierwszym nad Czerniejówką, dofinansowanie placu zabaw przy ulicy Studenka. Ale przecież mówiłem, że światła, te, które na Garbackiej Pan chce... Ale to, że nie przerywać, Panie Karczak, na razie on przedstawia, przedstawi, to omawialiśmy ostatnio, że na Garbarski przy to oświetlenie zarząd nieruchomości zarząd nieruchomości, przepraszam, zarząd dróg i mostów wykonuje to za darmo. Dlaczego Państwo nawet wniosku na ten temat nie napisali, żeby zaopiniować to? Tylko wydają Państwo z rezerwy celowej kolejny raz 8 tysięcy. Przecież już jedną latarnię wychodziłem i za darmo mieliśmy tą latarnię na Garbarskiej. Proszę Państwa, a Państwu nawet się nie chce pisma napisać. Tylko wydatkować pieniądze z rezerwy o taką. Chodźciu. W związku z tym, że dzisiaj już 30 czerwca 2017 roku, myślę, że wszystkim Państwu, bez względu na to, czy Państwo macie swoje jakieś określone propozycje, animozje, jakieś inne sytuacje, które Państwa targają w pracy na rzecz tej społeczności Rady Dzielnicy i mieszkańców dzielnicy, to te animozje powinniście Państwo w jakimś zakresie ograniczyć. Mamy 30 czerwca 2017 roku. Myślę, że jako jedyna w tej chwili Rada Dzielnicy Państwo nie podjęliście jeszcze... Tak, ale ja bardzo szanuję tak naprawdę dyskusję, ale oczywiście dyskusję, którą każdy się wypowiada, ale później oczywiście nawet może być ona kontestowana, ale każdy mówi pojedynczo, bo tak się zagadamy i do czego my dojdziemy. Proszę Państwa, myślę, że dla dobra mieszkańców, dla dobra społeczności, która Państwa wybrała,
warto, żeby również dzielnica, Rada Dzielnicy Kośmienia podzieliła te środki z rezerwy celowej. Trzeba pamiętać, że oczywiście to Państwo podejmujecie decyzję, na co te środki zostaną wydatkowane. Natomiast trzeba pamiętać, że część tych zadań, które Państwo ewentualnie zaproponujecie, a które się wiążą z określonym procesem inwestycyjnym, koniecznością przygotowania dokumentacji, uzgodnienia tej dokumentacji, im bardziej będziecie Państwo brnęli w czas, czyli to będzie bliżej końca roku. No to mam pytanie do Pana Sekretarza w takim razie. Ze Skrzynickich 20 tysięcy zniknęło, do gimnazjum czego poszło, stopki poszło 20 tysięcy. Nie da się zrealizować tych zadań później pod względem inwestycji. Zobaczymy, jak ci mieszkańcy Bibiorów, jak powiemy, że ze Skrzynickiej zabrałaś pieniądze. A rozpoczęcie tych zadań na przykład w okresie listopada. I właśnie pójdę do wszystkich mieszkańców. Idź już. Proszę Państwa, to Państwo podejmiecie decyzję. To jest Państwa w jakimś zakresie propozycja, która została tutaj przedstawiona. Nie nasza, przepraszam bardzo, nie nasza. To tylko te osoby, które rządzą. Zarząd dzielnicy. Myślę, że oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli dana propozycja jest przedstawiona przez całe grono rady, całe grono ciała społecznego, czy w tym wypadku wybranego w wyborach bezpośrednich, i wtedy jest to konsensus i wola wszystkich rady. Natomiast jeżeli Państwo macie swoje określone propozycje, to oczywiście te propozycje też powinny być zgłaszane i powinny być artykułowane i dyskutowane. A nie myślę, są że jak są najlepsze, znajdą odzwierciedlenie u większości. Bo taka jest działalność demokratyczna w władzach społeczności, w określonej organizacji, że niestety decyduje większość. Ale myślę, że każdy z Państwa jest w stanie przekonać swoich koleżanki i kolegów do najlepszego pomysłu podziału tej rezerwy. Ja w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Tuta namawiam Państwa do podzielenia tej rezerwy. Były przypadki w innych dzielnicach, kiedy też bardzo długo trwał proces decyzyjny, jeśli tak by można powiedzieć, uchwałowy przy podziale rezerwy. No i muszę się przyznać, że Państwa zawsze działa to negatywnie w stosunku do relacji z mieszkańcami, bo nawet niewielkie, jak się wydaje, 120 9 tysięcy złotych na rzecz społeczności lokalnych środków finansowych, jeżeli budzi to takie kontrowersje i emocje, to proszę Państwa, no trudno się później dziwić, że jakieś środki, które nie zostaną wykorzystane, nie zostaną zrealizowane, określone, zgłaszane przez mieszkańców, jak sądzę, również potrzeby, no będą destrukcyjnie działały na tą społeczność lokalną. Proszę na to zwrócić uwagę i moim zdaniem Państwo powinniście się pochylić nad wszelkimi podziałami, żeby rezerwę podzielić. Jak Państwo to zrobicie? Na jakie zadania? Jest to naprawdę Państwa arbitralna, podjęta w ramach większości decyzji. Dziękuję bardzo. Więc ja chciałam zapytać, czy mogę? No. Pani Przewodnicząca w ogóle nie patrzy, że członkowie proszą o głos, nie udziela nam tego głosu, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu włączać się spontanicznie do rozmowy. I tak jest za każdym razem. Akurat w tym momencie, gdy mówił Pan Sekretarz, skończył i była przerwa. I cały czas trzymamy ręce w górze. Bardzo dobrze, proszę trzymać teraz. Ja chciałam właśnie zapytać. Bardzo mi poważnie, Pani. Chciałam właśnie zapytać, że ten podział tej rezerwy jest nie konsultowany z nami, tylko zrobiony tak, jak Państwo uważacie. To jest jedna sprawa. Po druga, zeglądając na Skrzynickiej, zebrałam bardzo dużo podpisów z tego względu, żeby dokończyć plac zabaw przy Skrzynickiej. Tam w tym wymieniliśmy, że chcemy, żeby zakończyć już cały, żeby to było, to chcieliśmy, żeby były dwa urządzenia na fitness. Stolik przy grillu. Przy grillu, przepraszam bardzo, proszę nie przerywać. Przy grillu. Natomiast jeszcze latarnie, które by mogły być. 70 tysięcy było przekazane na jeden plac zabaw. To jest bardzo Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący. A jak na grilla jeszcze nie przyjeżdżać, nie? Drabniki rozjeżdżać. I tak przyjeżdżać, to wiesz, ty przyjeżdżać, nie? Tak, zapłaci się bardzo. Postawa godna, przewodniczący. 70 tysięcy poszło w tamtym roku. Jeszcze mogę jedna, wam pokazać protokół. Jeszcze jedna sprawa. Jedna sprawa, drodzy Państwo. Na gimnazjum do szkoły 37 tysięcy.
ja uważam i wiem doskonale, że na remonty do szkół jest z Urzędu Miasta jest specjalna pula, gdzie są remonty w szkołach. My, jeżeli chodzi o gimnazjum, byliśmy skorzy poprzeć pewną część pieniędzy na dofinansowanie dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne, a nie 37 tysięcy na remonty szkół. Na remonty 20 tysięcy na szkołę Kasprzaka. Remonty szkół. Wtedy pani nie przeszkadzały te remonty? Na remonty poszły. A na co poszły? Drzwi, cyklinowanie, jakieś tam te rzeczy. Na remonty poszły. Dlaczego kłamiesz? Pokaż te protokoły. No pokaż te protokoły. Pokaż te protokoły. Dlaczego mówisz kolejny raz nieprawdę? I ludzie... Dlaczego wprowadzasz ludzi w błąd? Nie, pokaż te protokoły. No. No są mieszkańcy, też mają prawo do wyroku. Nie mieszkańcy wiedzą, że to proszę, proszę, nie pokażę, a nie będzie tutaj... Ale ze mną zgadniałeś? Biblioteka, wyświetlaj. Nie, no to jest po prostu cel, co? To w takim razie z kopków rezygnujemy, a cel na skrzyniczką te 20 tysięcy. Dobrze. I będzie sprawa załatwiona. Bierzcie sobie na te 37 na gimnazjum. A czy ja mogę... A pani przewodnicząca, zaraz, jeszcze ostatnie skończę tylko. A pani przewodniczącej przekaże wszystkim mieszkańcom, że wykreśliła pani ze Skrzynickiej te 20 tysięcy, które były w tamtej zaproponowanej rezerwie. I pani wzdurnie opowiada mieszkańcom, że pani jest taka za mieszkańcami z tutaj z wyzwolenia. Wtedy możesz machać. Państwo, jesteśmy na tym samym etapie, co kilka miesięcy wcześniej, dlatego postulowałbym za 10-minutową przerwę i wnioskowaniem za dwoma projektami. Niech wygra po prostu lepszy, nie ma co się kłócić. Czy to jest wniosek formalny? Czekaj, nie ma takiego. To w takim razie zaraz napiszę. Nie podejmujemy uchwały, że to będzie głosowanie. Wniosek o. Czy to jest wniosek formalny? Jeszcze ja mam pytanie. Zauważyliśmy wszyscy, że została zwiększona ta kwota w porównaniu do poprzedniej propozycji na gimnazjum numer 15. I chciałam się zapytać, dlaczego i na co te pieniądze byłyby przeznaczone? Ponieważ wypracował zarząd dzielnicy, proszę niech zarząd się tłumaczy. Dobrze, więc szanowni państwo, nie daliście mi dojść do głosu w marcu, w kwietniu, w maju, więc powiem. 90% propozycji tych, które są tutaj, wpłynęło od mieszkańców. Więc kolejno. Oświetlenie ulicy Garbarskiej. Kamil. Ale my pytamy o gimnazjum. Ale nie wszystko. Kamila zgłosili się mieszkańcy 2 lata temu, 2,5 roku temu, jeszcze przed wyborami. Dofinansowanie placu zabaw przy wycinku Majdanka, Wrzesiek, tutaj będzie przesunięcie, zrobimy więcej. Destrukt, mieszkańcy. To są wszystkie propozycje od mieszkańców. Wyzwolenia Skrzynicka, Akacjowa, Grunwaldzka. Gimnazjum numer 15, rozumiemy, że jest szkoła jest w trakcie przekształcania, szkołę podstawową, chodnik przy ulicy Droga Męczyńców Majdanka, wspólnoty mieszkaniowe, z którymi się spotykamy w marcu i w kwietniu, przedszkole przywierzchowe, pismo od pani dyrektor, której nazwiska teraz nie pamiętam, biblioteka, propozycja od pani dyrektor, od pani kierownik Biblioteki Nowickiej sprzed 2 lat, której w tamtym roku nie zrealizowałeś. Chopki, rozmowa z panem prezydentem Komorskim miesiąc temu. Pokaż mi tutaj jedną propozycję moją, gdzie ja przybywam... Jaka biblioteka? Przecież biblioteka dostała wszystko jedynie za 2000 projektor trzeba. Dostała projektor, a teraz dokupuje laptop plus jeszcze jakiś element. Ja, jeszcze co? Ja nie jestem informatykiem. Jeszcze co wy myślicie? Ja nie jestem informatykiem. Miało być 5 tysięcy, a teraz tutaj 6-7. Druga rzecz. Destrukt. Proszę wyliczenie zarządu dróg i mostów, żeby pan pokazał, że tyle będzie kosztowała ta Skrzynicka, Kacjowa i Grunwaldzka. Tylko tyle? Na mnie to jest po prostu nie 25 to aż tyle. Ale proszę o wyliczenie z zarządu dróg i mostów. Pan nam przedstawi, panie przewodniczący. Nie, proszę nam przedstawić wyliczenie z zarządu dróg i mostów, że tyle będzie to kosztowała, bo według tego, z tych stawek, które się nie zmieniły do dnia dzisiejszego, 10-8 tysięcy to jest maks na tę ulicę. Proszę przedstawić mi z zarządu dróg i mostów wyliczenie. A tyś przedstawiał ze szkoły? Tak, przedstawiałem.
kolega sobie brał, przecież ma wyliczenie, dostał. No. No proszę, ja żądam od przewodniczącego zarządu przedstawienia wyliczenia z zarządu dróg i mostów destruktu, wykonanie tego destruktu. Proszę nie, proszę mi przedstawić, na jakiej podstawie pan wziął 25 tysięcy, bo ja wiem, na podstawie tego, co robiliśmy, 10 tysięcy na te trzy ulice swobodnie wystarczy. Proszę mi przedstawić wyliczenie. Nie, dlaczego? Niech mieszkańcy panowie nagrywają. Ja bardzo proszę o sprostowanie wydatków. Niech mieszkańcy wiedzą, jak oni wydatkują te środki. Jakie prośby mają mieszkańcy dotyczące szkoły numer 15, gimnazjum numer 15? Bardzo proszę im to sprecyzować. Proszę przedstawić mi z zarządu dróg i mostów wyliczenie, że będzie kosztowało naprawienie tych ulic Krzyńskiej, Akacjowej i Grunwaldzkiej 25 tysięcy. Proszę przedstawić to. Proszę Państwa, pan wziął to wyliczenie? Nie wiem, jak zarząd tutaj... Na oko sobie liczył, tak, właśnie. Tak, żeby to było do głosowania. Przesuniemy 5 tysięcy. Nie, 10 tysięcy, raczej przepraszam, 25 tysięcy po prostu powinno być przesunięte z dystrukcji. To w takim razie, jeżeli nie będą Państwo dokumentacji nam przedstawiać, wyjdziemy z przełożenia. Nas się tylko traktuje jako osoby potrzebne do uzupełnienia formy. Nie będziemy podpisywać i głosować tego, co Państwo wydatkują i podpisują z naruszeniem prawa. My tego nie będziemy akceptować dla mieszkańców. Gdzie pan ma wyliczenie z zarządu dróg i mostów na będę? Nie ma tego prawa. Albo proszę mi wyliczenie na to oświetlenie przy Garbarskiej przedstawić. Ja jestem potrzebna. Ktoś tam nie krzyczał. Z zarządu dróg i mostów. Czy akurat 8 tysięcy będzie to kosztowało? Proszę przedstawić. Państwo nie chcą w ogóle nawet wziąć tego pod uwagę, żeby to proszę zrealizowanie wydatków, cisza. No i panie sekretarzu, czy tak powinno na oko być wydatkowane? Rezerwa celowa? Mam pytanie teraz, są kamery. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Powinna być jednoznaczna dyskusja. Ale w jaki sposób sumy są wydatkowane? Proszę Państwa, sobie pytanie. Zarząd sobie tak ustalił i tak ma być. A po prostu właśnie nie wiemy po tej drodze. Nie chcą Państwo na tym nie. Ja po prostu wytrzymam jako to konsekwencji. Tak ma wyglądać. Albo Państwo nam przedstawią, albo wychodzimy z rady. Oświetlenie przy Karpackiej 8 tysięcy. Dofinansowanie placu zabaw przy ulicy Majdanek 30 tysięcy. No to 20 tysięcy. Dobrze, no to dołożymy. Krakowa, Grunwaldzka 20. Gimnazjum 32. Chodnik Męczenników Majdanka 9, przy szkole Rzeźbowa 3, biblioteka 6, 7. Dobrze, jak Państwo się zastanowią nad wydatkowaniem takim jak zgodnie z prawem, to prosimy, będziemy przez 5 minut, a później idziemy. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy, do widzenia. Zgodnie z prawem. Tak nie atmosferze naprawdę nie da się pracować. Przykro mi. Niestety jest to pewna praca społeczna, ale jest to zawsze praca. Tu nie leżymy. Przyjęcie propozycji inwestycyjnych do budżetu miasta na dół. Przypominam, że mój wniosek formalny na przerwę się nie zgadza. Teraz jest zrobiony przerwę.
wieku, to jest jakiś chory psychiczny. Czyli ten rezerwy został przyjęty 6 głosami, 5 osób nie brało udziału. Twoja kariera polityczna, to wiesz, skończy się szybko. Bardzo mi miło. No, bardzo mi miło, to zobaczysz, będzie ci miło. Będzie ci miło. Forum, zamykamy posiedzenie, dziękuję do widzenia. Tyle, bo mi już do 5 minut przerwy mają. Nie, oni są tutaj może. Jest pani mieszkanka. Mają przerwę, na razie mają. Zaraz przyjdą. Ale już nie mają co radzić, bo powiem, że jest już rezerwa jest rozdzielona. Mogą się radzić. Ale nie mamy proszę zmienić. Dobrze, masz forum. Zamykaj posiedzenie rady. Kworum jest na... Zamykaj posiedzenie, masz kworum? Mogę ich potraktować jako, żeby... No i nie mamy kworum, rezerwa jest rozdzielona, zamykamy posiedzenie i nie będziemy... No po co ci to potrzebne? Zarząd podejmie uchwałę samą, propozycję miasta. Oczywiście. W związku, że nie ma kworum, zamykaj posiedzenie. Mówię o propozycji do budżetu. Znaczy oczywiście zarząd może propozycję uchwalić w formie budżetu, znaczy w formie uchwały, ale żeby były zgłoszone do nas, to musi to zrobić rada przegłosować. Bo zarząd przygotowuje te propozycje, natomiast one muszą być przedłożone przez radę. A przez uchwała radę. To przyjadą pytanie, ile osób głosowało na, teraz na podział rezerwy celowej? A to panią przewodniczącą, proszę powiedzieć, czy kogoś to ile nie odpowiem w tym momencie. No ja naprawdę nie mówię tego, żeby też pan ma większe... No tak, ale w tym momencie nie odpowiem, nie wiem jak to potraktować. Po przeprowadzeniu tych prac związanych z remontem mostu, który tam jest z lat 50. 60. i sobie tam było ograniczenie tonażu zrobione 2 lata temu, przystąpimy do rekultywacji tego miejsca i tego terenu. Przepraszam, pani mówi, ale jeszcze tak to było, rozmawiać trzeba, żeby to było przyjęte po drugiej stronie, na tą działkę miejską po drugiej stronie, czyli na tą część wspólnej drogi, prawda? Tam jest teren i jest od rzeki, planowaliśmy tam siatkę postawić. Nie, tak, tam siatka, że to tam już kiedyś próbowano. Mało jest. Po prostu... No wiem, ale planowaliśmy taką siatkę...
Straży Miejskiej interweniowaliśmy w sprawie tej działki. Zauważyłem ostatnio, że nawet po drugiej stronie Czerniejówki już też ktoś sobie zrobił wysypisko. To jest już na terenie 10. Interweniowałem naszego strażnika. Interweniowałem u strażnika naszego. A tu wśród ludzi jest to o tej drzwi jest, proszę pani, samym przyjrzał. To jest mapa sprzed dwóch. A tu, ja mam wjazd do garażu, ale tam też już wszystko jest samo. Nie mogła, tylko musi pani przewodniczący zakończyć. Nie będziemy podejmować. Nie mamy kworum, więc proszę, proszę zakończyć to posiedzenie. Chciałbym zapytać, dziękuję się pan prezydent Krzysztof Komorski, mnie zaprosił na to spotkanie. Chciałbym zapytać państwa przewodniczący, czy informowaliście też pozostałych radnych. Bo pani rada jest bardzo ambitna też i dziękuję za obecność w dniu dzisiejszym, ale czy pozostali radni byli informowani o tak ważnym momencie, jak dzisiejsze to posiedzenie? Informacja o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kościelnej jest na stronie internetowej, prowadzonej przez Urząd Miasta w dobie internetu każdy radny może sobie wejść, ma laptop, ale dzisiaj nas zaglądamy na to, że Urząd Miasta robi z tego co wiem za 3000 zł po to, żeby nie otrzymywać papierów. Panie sekretarzu, zwrócę się w tym momencie do pana. Ja bym bardzo prosił w tym momencie nie wykorzystujcie mojej osoby do wojny politycznej. Bo jeśli rozmawiam z panem prezydentem Krzysztofem Komorskim i dostaję zaproszenie na dzisiejsze spotkanie,
wchodzę w dobrej bierze, żeby jednak to ze mną co mogło podzielić, to można jednak zastosować, żeby wszyscy radni o tym posiedzeniu wiedzieli. I w mojej ocenie, Szanowni Państwo Przewodniczący, bez względu na to, kto jak sobie kompetencje przypisze, to Państwo jednak kontakt z radnymi powinniście utrzymywać. A po prostu w tym momencie czuję się wręcz, no, delikatnie mówiąc, źle, że zapraszacie Państwo mnie, a nie zapraszacie Państwo innych radnych. Tak, przepraszam, nie powinno być. Nie w ten sposób rozmawiałem z panem prezydentem Krzysztofem Komorskim. Celem mojej obecności w tym dzisiejszym było to, żeby jednak złagodzić negatywne emocje i żeby Państwo jednak testowali się 5 tysięcy podzieli. Natomiast przepraszam, czuję się w tym momencie źle. Jeżeli mogę powiedzieć, ale proszę pana, ja nie oczekuję od pana żadnego adwoca. Dlatego proszę pana, że ja tu przychodzę w imieniu mieszkańców, przychodzę dla jego dobra i nie chodzi mi o to, żeby wam jakoś w jakikolwiek sposób dokuczyć. Mówię tylko i wyłącznie o tym, że rozmawiałem z panem prezydentem Komorskim. Prosiłem też o to spotkanie, żeby się odbyło. Natomiast uważam za niestosowne, żeby państwo, nie wiem, poprosili przez prezydenta, czy prezydent sam, tylko mnie, a żeby i pozostali radni nie byli informowani. Dziękuję. Nie chcę więcej. Chciałam powiedzieć, że chciałam, żeby dostało pytanie na mail do kancelarii prezydenta i kancelaria prezydenta miała się o to, ja bym prosiłam, żeby przekazać jej informacje wszystkim zainteresowanym radnym, ponieważ ja wysyłam jako od siebie do naszych radnych, tak jak sobie zażyczyli ten polecony jestem, wysyłam również do referatu. Przypominanie o tym, że na stronie internetowej Rady Dzielnic lubnych.eu jest takowa informacja, czy to będzie konkretna informacja o danym posiedzeniu Rady, który jest planowany w danym dniu. Ta informacja powinna być jednoznaczna, konkretna dla wszystkich osób, które takie informacje oczekują. Natomiast czy przyjdą, czy nie przyjdą, czy aktywnie uczestniczą, to wszystko zależy już wówczas od przewodniczącego Rady Dzielnicy i prowadzącego dane posiedzenie Rady, bo tutaj też jest kwestia jednak sformalizowania pewnych czynności, które są wykonywane w Radzie Dzielnicy. Na to, zwrócę na to uwagę. Będę wdzięczny panie sekretarzu, tak jak sami za inne sprawy. Tak, oczywiście zwrócę na to uwagę. Natomiast jeszcze raz powtórzę, na pewno panu prezydentowi Komorskiemu, jak również panu prezydentowi Gini, bo też współpracuje z Radami Dzielnic, przyświecą jedno. Te zadania, które leżą po stronie Rady Dzielnicy, określonym gremium, żeby były realizowane i wykonane. Szczególnie te, które dotyczą podziału środków, zaopiniowania określonych aktów prawa miejscowego, bo to też jest istotne i ważne, żeby każdy przedstawiciel, w tym również przedstawiciel Rady Dzielnicy, radny z danej dzielnicy, brał żywotny udział w pracach danej społeczności, później Rady Miasta. W jakiej formule i sposób najbardziej demokratyczne? Co to znaczy Państwo o tym sami decydujecie? Dobre słowo. Na palcach jednej ręki mogę policzyć posiedzenia, na których byli radni Rady Miasta. Inni niż Beata Stefaniuk i Piotr Popiel, który przychodzi tutaj od tej kadencji, czyli od wiosny 2015. Innych rad.
samorządności z pani Jabłonowską ma zawsze informacji. To nie jest wiedza tajemna. My nie ukrywamy się. Drzwi są otwarte, jak widzicie państwo. Są maile, telefony, każdy może przyjść, każdy może zadzwonić w każdej chwili. Ja odbieram telefon nawet o 22 i tak dalej. Nie ukrywamy się. O podziale rezerwy celowej zaczęliśmy rozmawiać w listopadzie 2016 roku, na początku listopada. Jak widzicie państwo, mieszkańcy, niestety opozycja totalna w postaci naszych kolegów i koleżanek. No niestety jest to opozycja totalna PiSu, która jest odwrotna. Ale panie Piotrku, do pana dotyczy i pana Pituchy, bo ja ewidentnie wspieracie tamtą opozycję totalną, mam takie odczucie, wie pan, stawianie sobie zdjęć z czcicielem kamienic, gdzie jest pan na stadionie, wie pan, kiedy PiS robi komisję na temat, nie jest stosowne, proszę pana, żeby pan się chwalił, że pan zna takiego kogoś jak Kaczyń. No niech pan wybaczy. Przyjąłem pana cenne uwagi, rozważę je, niewątpliwie wyciągnę odpowiednie wnioski. To wie pan, przewijanie sobie z nimi tu piątek, jak widzę i takie rzeczy, no troszeczkę, wie pan, troszeczkę niech pan się zastanowi nad tym, jak wy się tutaj zachowujecie, bo ja mam takie wrażenie, że wy to popieracie właśnie, bo wy chcecie taki bałagan, żeby Wrotków wypłynął, a Kośminek leżał. A niestety tak nie będzie. No. Panie Albercie, dziękuję bardzo. Może wybierzemy się na najbliższe posiedzenie do Wrotków. No. Proszę, ja bym się nie oceniał nawzajem, natomiast ja uważam, że państwo powinni zrobić wszystko, żeby reprezentacja, czy to radnych Rady Miasta, czy to spotkania w Radzie Dzielnicy, jak są zwołane, żeby było jak największe. A w jaki sposób później to będzie określane, artykułowane, to w ramach oczywiście konsensusu, demokratycznych działań, powinno być wybrane najlepsze rozwiązanie. Myślę, że nie powinniście się państwo wprost oceniać, natomiast zrobić wszystko, żeby ta ocena na końcu była jak najlepsza. Jak mało radnych przychodzi tej czy tamtej strony, to nie ma większego znaczenia, to trzeba zrobić, żeby przychodziło jak najwięcej z różnych powodów i przyczyn, bo myślę, że ta reprezentacja jest ważna. Natomiast ostateczną decyzję to zawsze państwo podejmiecie decyzję w tym zakresie i w takiej formule oczywiście, jak mówi statut Rady i jak mówią działania demokratyczne. W związku z tym no, tutaj nie ma większego pola do opisu i działania, tylko działania czysto legalne, formalne. Mamy nadzieję, że z punktu widzenia tych czynności i działań Rada Dzielnicy Kośminek i Zarząd Dzielnicy Kośminek będzie wzorową w działalności swojej samorządowej. No. Pan prezydent Krzysztof Bruch, wdrażając partycypacyjny model zarządzania, Rada Miasta uchwalając kiedyś dzielnice i tworząc te dzielnice, tworząc również później podwaliny do wyborów w poszczególnych dzielnicach, pokazują, że na tym miastu zależy. Zróbcie państwo, też ja mówię do Rady Dzielnicy, Rady Dzielnicy, zróbcie państwo również ten jeden krok ponad poniedziały, jeżeli to jest możliwe i realne. A myślę, że w takich sprawach, które dotyczą mieszkańców dzielnicy, jest to wręcz konieczne i niezbędne. Rozmawiamy panu Andrzeju od listopada na ten temat. Rozumiem. Informacje były odgórnie zastrzeżone. Trzeba dotrzeć do wszystkich. Nie ukrywamy tych informacji i tak dalej. Gdybyśmy przesunęli 10-20 tysięcy na inne zadanie, to dziękowane by było trzecie. Jedna z pań tutaj, która najgłośniej krzyczała, 70 tysięcy złotych przekazaliśmy na plac zabaw na ulicy Skrzynickiej na tamtym roku. Jest to bardzo duża kwota. Dzisiaj ta pani mówi, że chce jeszcze 30 tysięcy złotych. Mamy teraz plac na wspólnej, chcemy zrobić dzieciom boisko, zrobić ewentualnie plac zabaw i tak dalej. Mamy naprawdę Kośminek, jeśli popatrzy się na mapę terytorialnie, jest jedną z największych dzielnic. Znaczy, mamy bardzo dużo terenów zielonych, cmentarz, obóz, dawny poligon i tak dalej. Za chwilę deweloperzy szykują się z kilkudziesięcioma budową bloków na wysokości ulicy Debutowskiego, na wysokości Pelina po drugiej stronie. Takie informacje są w studium, które było zresztą w szkole podstawowej w środę, w szkole podstawowej numer 2 tutaj po sąsiedzku na 10. Więc nasza dzielnica się będzie rozrastać. Ten stary Kośminek jest troszeczkę zaniedbany, my sobie zdajemy z tego sprawę. Ja wiem, no, naprawdę staramy się robić dużo. Powstał nowy plac zabaw na ulicy Wspólnej dzięki zaangażowaniu pana prezydenta Żółka 2,5 roku temu. Mamy rzut beretem, nowy komisariat, który również służy Kośminkowi. Także te wszystkie zmiany dostrzegamy. Jest przedłużenie ulicy Karpackiej, które lada moment będzie otwarte. Także to wszystko widzimy. Staramy się współpracować
dla mieszkańców. Odbywają się tutaj dyżury dwa razy w miesiącu. Jest dyżur Beaty Stepaniuk. Kto chce, to może tutaj przyjść. Jeśli nie ma mnie na dyżurze, odbieram telefon, odbieram maila, można do mnie napisać, zgłosić się. Jesteśmy otwarci, mieszkam tutaj niedaleko. Zdarza się, że mieszkaniec dzwoni, że chce się spotkać. Ja mówię, dobrze, to za pół godziny będę w Radzie. Przychodzę, otwieram drzwi, spotykamy się. Jestem otwarty, jestem dostępny. Nie ma tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o komunikację. Prowadzimy stronę, prowadzimy stronę Facebook. Każdy młody człowiek może... Facebook to nie jest taki istotny. Znaczy, młodzi ludzie by bardzo to nie jest. Wygląda tak, jeżeli będziemy chcieli zainwestować u Pani, czyli Pan Kaczczak powie, że to można iść do urzędu i urząd to zrobi. A urząd tego nie zrobi. Jeżeli my damy 3 tysiące, to urząd dołoży 10. A tak nie wyłoży nic, wie Pan. No i wie Pani, no... Pan wie, że ja mieszkam tam 35 lat i naprawdę... Ja Panią rozumiem. Ta ulica, tamta strona jest zapomniana. Co Pani ma? Jeżeli ja poświęcam własny telefon, to ja... Ktoś się...